Spółka Rafako z Raciborza ogłasza upadłość. Odpowiedni wniosek złożyła w czwartek w Sądzie Rejonowym w Gliwicach. Zarząd decyzji argumentuje utratą płynności finansowej, za co winą obarcza JSW Koks, dla której Rafako budowało elektrociepłownię w Radlinie. JSW mówi z kolei m.in. o opóźnieniach w realizacji inwestycji czy braku zakończenia podstawowego zakresu prac związanego z certyfikacją kluczowych urządzeń. Fatima Orlińska. Tak dziś wygląda hala Rafako, w której powstają bloki energetyczne. Pracy nie jest już tak dużo jak jeszcze kilka lat temu, a wiadomość o upadłości spółki budzi obawy wśród pracowników, że wkrótce zakład może zostać zlikwidowany. W firmie dziś zatrudnionych jest prawie 700 osób, spośród których spora grupa to osoby w wieku bezpośrednio przedemerytalnym. No, większość i tak się spodziewała, że taka sytuacja nastąpi prędzej czy później, no bo sytuacja od dobrych, no powiedzmy 5 lat jest fatalna, nie? Nie mówię już od czasów przejęcia, które jak PBG nas przejęło, to już wiadomo było, że firma PBG niestety doprowadziła wiele firm do upadku. My jesteśmy chyba ostatni na ich liście. No i padamy, no ale widać, że zarząd coś tam próbuje działać. Dzisiaj tu mieliśmy spotkanie z prezesem, zarządem. Jak jednak deklaruje prezes spółki, mimo złożenia wniosku o upadłość, chce zachować ciągłość produkcji i zatrudnienia pracowników. Pieniądze na wypłaty w kolejnym miesiącu Rafako ma zabezpieczone. Kolejne pokryje Fundusz Świadczeń Pracowniczych. Utrata płynności finansowej spółki, jak wyjaśnia prezes, wiąże się z decyzją JSW Koks, która wypowiedziała prowadzone od 2 lat mediacje w sprawie budowy elektrociepłowni w Radlinie. JSW Koks pobrała z wpłaconej przez Rafako kaucji 20 milionów złotych. Teraz prezes Rafako w ciągu miesiąca chce wypracować model dalszego funkcjonowania spółki. Ten model musi zakładać udział i wejście inwestora strategicznego dla spółki. Te nasze problemy, które mamy od 5 lat, związane są z tym, że ta spółka no, nie ma właściwie inwestora, który byłby w stanie spółkę wspierać w działalności operacyjnej. Dlatego musimy bezwzględnie do tego doprowadzić. Żeby do tego doprowadzić, spółka musi być oddłużona. I tym się zajmowaliśmy przez ostatnie 3 miesiące. Byliśmy moim zdaniem na nie najgorszej drodze, żeby osiągnąć porozumienie z wierzycielami. Jak dodaje prezes, starania te zaprzepaściła niespodziewana i jego zdaniem nieuzasadniona decyzja JSW Koks, która dodatkowo od banku zażądała wypłaty z tytułu gwarancji 35 milionów złotych. JSW Koks argumentuje z kolei, że Rafako nie zrealizowało inwestycji w terminie, a po analizie dotychczasowej współpracy podjęła decyzję o jej niekontynuowaniu. Ponadto chcemy zauważyć, że Rafako S.A. od dłuższego czasu nie dokonuje płatności podwykonawcom, a dotychczas zrealizowane płatności przez JSW Koks S.A. na rzecz Rafako S.A. i podwykonawców osiągnęły wartość kontraktu. Rafako deklaruje, że postęp prac w Radlinie wynosi 99%. Zarząd nie kryje jednak, że główne kłopoty spółki wynikają z długu wobec gwarantów kontraktu zawartego z Tauronem na budowę bloku energetycznego w Jaworznie.